Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo otrzymane od widza, ale jestem pewien, że będziecie oglądać tę degustację z wypiekami na twarzy, mimo że jest to piwo z Estonii. Piwo otrzymałem od widza, od Dawida Marszałka. No i słuchajcie, jest to piwo z Estonii. Nazywa się Ogar Polski. Już brzmi nieźle, bo no jest to rasa psa gończego, myśliwskiego. Co jest jeszcze ciekawsze, po estońsku ogar znaczy szalony, crazy. Więc naprawdę fajnie się złożyło. Zresztą mamy tutaj tego ogara, ja dopiero teraz go zobaczyłem na etykiecie. Wcześniej myślałem, że to są jakieś mazy, a to jest... No to jest ten pies właśnie, taki pysk tego psa. Tutaj mamy oczy, tutaj nos. Słuchajcie, jaram się, bo to jest grudziskie. Grudziskie. Co więcej, na Ratebeerze napisali, bo właśnie tam wyczytałem to, że... Bo tutaj jest wszystko oczywiście napisane po estońsku. Jest napisane ogar polski, ej ole ogar polakas. Czyli ogar polski to nie znaczy szalony Polak. Ogar polski, on hopis pola hagias. Spoko, nie wiem, pewnie kaleczę. If some people from Estonia watch this review, I will say few words about taste also in English at the end. I'm really amazed that beer with such a name, with Grodziskie, is brewed in Estonia. This is very, for me, it's really awesome that Grodziskie is becoming more and more famous all over the world. Also, near, maybe not neighbor, but, you know, Baltic countries are like our neighbors in European Union, but of course, I must admit that Estonia is quite an exotic country for me, quite similar to Finland. now a few words in Polish, then tasting, and after a few words in Polish about tasting of this beer, few words in English. If you want to, you must go to the, when I open the bottle. Okay. Więc słuchajcie, piwo jest z browaru Lehe, a browar po estońsku nazywa się, znaczy nie nazywa się go, słowo browar brzmi po estońsku prulikoda. Chyba go węgierskie Söfereszde może z tym konkurować. Browar jest z miejscowości Harjuma. Nie mam pojęcia, gdzie to jest, nie sprawdzałem sobie tego na stronie. Co jest ważne, piwo ma 3,8%, więc nie są to żadne imperialne werskie, nie. Co więcej, na Ratebeerze napisano, że piwo jest na słodzie wędzonym dębem. Więc spodziewam się najlepszego, w związku z tym wziąłem moją oryginalne szkło do Grodziskiego, to, w którym degustowałem to 30-letnie Grodziskie. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, szukam otwieracza, jest. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak ten estoński grodzisz wypadnie. Nie spodziewałem się nigdy, że tyle emocjonujących degustacji będzie właśnie z grodziskim, no ale tak wychodzi. Solidnie nasycone, kapsel firmowy z napisem Lehe Prulikoda. No, jest dym, jest wędzony dym dębowy, bardzo dobry. There's really nice oak smokiness, which is really good, because common mistake is when it's a beech smokiness, which is unproperate in this style. This is original Grodziskie glass. Okay, nalewamy. Tutaj zaczyna lecieć osad. Osad zostawiliśmy w butelce, udało się nalać. Tutaj troszkę niedomyte, bo to Grodziskie zawsze się ciężko domyć szkło. Jak widzicie, prezentuje się naprawdę dobrze. Złociste, zmętnione, nie można powiedzieć, że nie. Musuje tutaj od tych paru miejsc, gdzie, prawda, ten ładnie musuje jak szampan. Piana może nie jest aż tak obfita, jak na przykład na piwie z Grodziska, ale jest niezła, biała. No wygląda to naprawdę świetnie. No i wyraźny, naprawdę wyraźny aromat dymny, dymu dębowego. To jest
Naprawdę duży plus. Wysokie nasycenie. Mamy ten, prawda, polski szampan. Wyraźna dębowa wędzonka. Wyraźny dym dębowy. Nie ma tutaj żadnych obcych aromatów typu, nie wiem, jakieś kwaśne, jakieś, no nie wiem, oczywiście żadnego diacetylu, DMS-u, jakichś takich rzeczy. Jest ta, ono nie jest jakieś super odbiegające, no jest właśnie bardzo klasyczne, jest bardzo klasyczne, jest bardzo wyraźna dębowość, jest bardzo fajne, wysokie nasycenie. Może nie tyle przywodzące na myśl szampana, co orężadę, ale bardzo fajne, takie szczypiące w przełyk. Bardzo ładny lacing tutaj. No naprawdę klasyczny grodzisz. Nie wiem, jakie tutaj drożdże były użyte, ale jest troszkę takiej... No nie jest to bardzo czyste, nie jest to bardzo takie lagerowe. Jest takie troszkę... Takiej bardzo, bardzo delikatnej owocowości. Widzicie, jak dwutlenek węgla działa. Few words in English. So, really, really good smokiness. Oak character, definitely not, no reminiscence of sausage or ham or something like that, which we connect with beach smoke. Second thing is really highly carbonated. Grudziskie is called Polish champagne. This is really, really champagne-like. Really champagne-like. Very good lacing here. It means there is a lot of proteins in this beer. Very clean, no faults. Maybe a bit fruity esters, but at the low level, which is appropriate in this style for sure. Long lasting head. What can I say? Really classic example of Grodziskie beer, of Piwo Grodziskie. Good job, guys, in Lehe Prulikoda. Really good Grodziskie. I had an opportunity to try original one. This is more smoky, but that was 23 years old, so you know. It could be less intense, but very good oak smokiness. This is really, really cool. I can really say that my congratulations to you that you brew so classic example of Grodziskie beer. For your health, na zdrowie. I don't know what is in how it's said in Estonian. Sorry for that. Cheers, na zdrowie. Naprawdę bardzo, bardzo klasyczny przykład Grodziskiego. Powiem wam szczerze, że piłem już Grodziskie z Holandii, z Włoch to dwa piłem, bo z Birra Amiata i z teraz, no powiedzmy, że wariacje na temat z Lambrate. Fenomenalna sprawa. Parę lat temu myśleliśmy, że Grodziskie is dead. Not dead. Nic z tego. Grodziskie is not dead. Viva Grodziskie. Na pewno duża w tym, a to wszystko będzie jeszcze bardziej się rozwijało, bo opis stylów w BJCP na pewno działa na naszą korzyść. Także no, niech żyje Grodziskie. Wasze zdrowie. Goryczka mogłaby być nieco wyraźniejsza. Bitterness could be more prominent, but it's definitely in style. But
me personally, I prefer a bit more intense bitterness in Grodziskie. In this case, it will be more crisp, more refreshing. But this is still in style and really, really good example. Na zdrowie!